Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower 96. Ja to SafeMod, a dzisiaj będziemy testowali nowe strategie, które wymyśla komputer. Tak, dobrze słyszycie? Będziemy grali tak, jak komputer będzie chciał, czyli jego tutaj taktykami, które są dosyć ciekawe, zobaczcie. Bo komputer, nie wiem jakim cudem, ciągle stawia saudy na samym początku, chociaż nas na nią nie stać. Ja nie wiem, na czym to polega jeszcze. Ale tak, komputer zawsze stawia saudę na start i ją później sobie się bawi. Ale ja nie chcę wam pokazywać gry, jak komputer gra. Chcę sam zagrać taktyką, którą widziałem, jak grał komputer. I jest to o tyle śmieszna strategia, że pokonała chimpsy. Tak, widziałem, że komputer raz jeden zna ponad 100 albo 200 prób, bo chyba doszłem do, nie wiem, 7 albo 8 generacji. Albo nawet wyżej. Każda generacja to jest 15 prób. Dał radę pokonać chimpsy. Byłem w wielkim szoku, jaki sposób dało mu się to wygrać. Odwinąłem oczywiście do góry, zobaczyłem, co on stawiał. Okej, dobra, chyba rozumiem mniej więcej, o co chodzi, ale chciałbym to z wami powtórzyć, czy w ogóle będziemy w stanie powtórzyć to, co zagrał komputer. Jest to o tyle ciekawe, że ja osobiście uważam, że nie jesteśmy w stanie tego powtórzyć. Ale zobaczymy. Żeby to powtórzyć, musimy poczekać, aż komputer postawi saudę w tym miejscu, bo tak była sauda ustawiona przedtem, więc żeby móc w ogóle spróbować tą taktykę, to on musi ją postawić tam, gdzie ona była, gdy mu się to udało. Bo wydaje mi się, że tylko i wyłącznie w tym jednym miejscu on jest w ogóle w stanie cokolwiek zrobić. Bo inaczej, chyba niekoniecznie jesteśmy w stanie to wygrać. Była oczywiście długa przerwa teraz odnośnie filmików, za co was bardzo oczywiście przepraszam. Wracamy już do normalnych filmów, no ale po prostu tak to bywa, że czasem po prostu nie jestem w stanie nagrywać regularnie i niestety, ale było mi źle, naprawdę było mi mega źle, że tak to się nam ułożyło wszystko. Dobra, w tym momencie to jeszcze nie jest to ułożenie, jest jedno wyżej, ale zobaczcie, ej, 30 runda, komputer jeszcze żyje. No nie, no dobra, okej, nie dał rady sobie dłużej. Jest to 8 przeliczenie aktualnie, pierwszej generacji. No dawaj mi tą w tym miejscu, saudę. Ej, komputer, nie bądź taki. Dawaj ją w tym miejscu. W tym miejscu ją potrzebuję. Spróbuję w takim razie powtórzyć teraz strategię komputera, który wygrał tą mapkę na inteligencji, na swojej sztucznej inteligencji, na swoich algorytmach. Zobaczmy, co to w ogóle będzie. On stawiał, z tego co pamiętam, saudę w tym oto miejscu i tak sauda sobie radziła przez naprawdę długi czas. Następną jednostką, którą stawiał komputer, był to Wizard. Wizard postawiony gdzieś w tych okolicach, mówię gdzieś w tych, bo do końca nie pamiętam, no bo no to leciało bardzo, bardzo szybko. I nie wiem, czy on był z ogniem, chyba nie był z ogniem. On chyba nie był z ogniem, na pewno był z dolną ścieżką. Czy on miał ogień? Oto jest pytanie. 02. Mowa, uznajmy, że miał ogień. Widzicie, cały problem jest w tym, że komputer jakby ma te swoje jakieś algorytmy, ma jakieś swoje takie taktyki, które on sobie jakby wymyślił i on nimi gra non-topper. I teraz pytanie, czy moja taktyka ma jakikolwiek sens, jakiekolwiek prawo bytu tutaj w tym, co rozegrał komputer i który pokonał chimpsy. Komputer, który pokonał chimpsy. Ja osobiście byłem w wielkim szoku, jak to zobaczyłem. No bo dla mnie to było coś zaskakującego. Jak komputer jest w stanie pokonać chimpsy? Naprawdę trudny tryb, który wiele osób z was pewnie ma jakieś tam problemy z tym. A komputer nie miał żadnego. On dosłownie nie miał żadnego z tym problemu. To mu leciało tak szybko, że ja byłem po prostu w szoku. Ja byłem w szoku, jak mu to łatwiutko idzie. Bez żadnego problemu, bez żadnego wyzwania. Po prostu leciał do przodu non-topper. I tak, on pierwsze co zbudował od razu piąty tier. Poważnie. On od razu szedł w Prince of Darkness. Jeden tylko i wyłącznie Necrus pokonał wszystko, co leciało na mnie. Wszystko. Nic tutaj mi nie przeleciało. Wszystko się zatrzymało na tej jednej postaci. I to było naprawdę coś wow. Ja byłem w wielkim szoku, jak to zobaczyłem, że jedna jednostka, ta właśnie z tyłu, plus oczywiście sauda, tak pokonywała. Ale to jeszcze nie jest najsilniejsza jednostka w całej taktyce, która tutaj została zastosowana. Były mocniejsze. Była jedna mocniejsza, która też mnie naprawdę zdziwiła. A o której mi pisaliście, że ona jest silna, a ja jej troszeczkę nie doceniałem. Ale zobaczmy, czy poradzimy sobie z Moabem. To mnie ciekawi. Czy Moab jest do pokonania?
Naprawdę pokonaliśmy Moaba. Ej, serio! Ta jednostka... Może nie ona, Sauda rozwaliła Moaba chyba. Może Sauda pokonała Moaba. Może tak. Może to Sauda jest takim kozakiem tutaj aktualnie, a nie nasz Wizard. Nasz Wizard jest po prostu wsparciem technicznym z tyłu, które pomaga ze wszystkim i wszystko nam broni. Ciekawe to jest. Ja naprawdę jestem bardzo ciekawy, czy uda mi się to powtórzyć, grając dokładnie tym samym, co komputer. Nie będę budował nic, dosłownie nic więcej niż on. Chociaż on nie zbudował alchemika. Tak, nie podstawił ani jednego alchemika. A i tak czy siak dał sobie radę. I to było ciekawe, naprawdę, to było bardzo ciekawe, jak on sobie z tym radził. I teraz tutaj jest pytanie, czy z tym sobie poradzimy. To są teraz trudne rundy lecą. A ja potrzebuję jeszcze 2000 nazbierać. Jeszcze potrzebuję aż 2000 nazbierać. Mamy. Mamy to. Jest piąty tier. Dobra. Kolejną jednostką, jaką postawił komputer, była to super małpka. Była to super małpka. Super małpka była gdzieś w tym miejscu. Mówię gdzieś w tym miejscu, bo też nie do końca pamiętam. Postawimy ją w tym miejscu i ona odszła pod górną ścieżkę. 302 była i tak chyba ją zostawił na końcu komputer. Czyli tak odbudowujemy ją. Odbudowujemy ją dokładnie w ten sam sposób. 302. Budujemy pewnie oczywiście knockback. I plazmę od razu. Plazma jest w ogóle jakaś tańsza, mam wrażenie, naprawdę. Serio mam wrażenie, jakby plazma była troszeczkę tańsza niż była kiedyś. Coś każdym około 4000 plazmę, ale może na Impopable jest taka droga plazma. Może tak faktycznie jest, a nie tutaj, może nie tutaj akurat. Dobra, sobie ultrawizję, leciutko większy zasięg. Widzenie przez ściany tam tutaj akurat może nie pomaga za bardzo, no ale skoro komputer tym wygrał, to jak ja mogę tym nie wygrać, prawda? Bardzo proste. I kolejna jednostka jest w ogóle ciekawa, którą zagrał komputer. Jest w ogóle ciekaw, czy zdołam dotrwać do tego momentu. Teraz mamy dosyć ciężką rundę, 63. runda jest bardzo ciężka. Znaczy poradzimy sobie z nią, z tą taktyką, którą zaproponował nam sam komputer, więc to jest w ogóle ciekawe, że to on nam zaproponował. Na razie idzie łatwo, na razie idzie wręcz bardzo łatwo, ale już troszeczkę spowalniam z tą gierką, nie pędzę aż tak bardzo do przodu. Póki co, no najsilniejszy jest oczywiście tutaj nasz Nekrus. Nekrus zdecydowanie jest najsilniejszy aktualnie, a to też się nie ma co za bardzo dziwić, bo on jest po prostu silny. Będę ze skilla używał, może troszkę bez sensu skilla używam, tak wiecie, bez ładu, bez składu, ale to samo chcę jakby je non-topper mieć użyte, bo komputer nie miał ani razu aktywnego skilla. Ja potem, że tam bardziej działał na zasadzie algorytmu, żeby zawsze odpalać. Nie patrzcie, co się dzieje, nie patrzcie, czy coś leci, też nic dla ciebie w tym momencie nie leci, uruchamiaj skille. Podejrzewam, że tak to po prostu działa, żeby non-topper skille były odpalone. Że tak działa komputer, czyli klika na ślepo wręcz, bym powiedział nawet, te skille, żeby tylko i wyłącznie je aktywować. No nie wiem, jak wy sądzicie, no ale bynajmniej dla mnie na razie taktyka jest sensowna. Powiedzmy, jest sensowna. Czyli jedna jednostka nas broni, naprawdę silna. I też każdy też wam powie, że to jest silna jednostka. Ale co dalej? Ale co z kolejnymi rundami? No właśnie. Zaraz wam pokażę, co dalej komputer wymyślił. Pierwsze co, Sun Avatar. I przejdźmy teraz do jednostki, która mnie osobiście troszeczkę zaskoczyła. Jednostki, która tutaj jest używana. Jest to Ice Monkey. Ice Monkey postawiona była w tym miejscu. To wiem dokładnie, bo się przypatrzyłem. W tym miejscu postawił Ice Monkey. I jak ją zbudował? Sobie teraz pewnie myślicie. Oczywiście, dolna ścieżka. Normalne, pod kanona chce iść, ale połączył go z górną ścieżką. Ha. I to mnie troszkę zastanowiło, bo co daje środkowa ścieżka? Środkowa ścieżka daje wam speeda. To jest speed, że szybciej strzelacie i freeze działa dłużej. Górna ścieżka daje wam spowolnienie i tutaj potrafi can freeze and pop lead and camo balloon. Jest w stanie bić camo baloniki, które wcześniej jakby oberwały zamrożeniem, bo to chyba tak działa. Jeśli jednostka oberwała zamrożeniem, to wtedy mogę ją klepać. I to było chyba najbardziej ciekawe w tym wszystkim. Ta jednostka oczywiście pod piąty tier, tutaj lecimy. I ten piąty tier jest naprawdę ciekawy, naprawdę mocny. W tym momencie oczywiście żaden
żadne baloniki nie są w stanie ze mną wygrać, bo on je rozgromi. On je po prostu rozgromi, więc tutaj oczywiście to jest kozak, on rozwala wszyściutko. Nic przez niego w tym momencie już nie przechodzi, no może troszeczkę przejdzie tam, ale wiadomo, on jest mocny. To jest naprawdę mocna jednostka, już nawet bez tego upgrade'u on już rozwala bardzo, bardzo dużo. I zobaczcie sami, tu nic nie może się przedostać. Tu dosłownie nic nie może przejść. Wszystko jest zatrzymywane w tym miejscu. Nawet nie przechodzą przez super małpkę. Już super małpkę ich zatrzymuje. Sauda to już praktycznie, zobaczcie, 34 tysiące. Sauda już nie ma co robić. Sauda dosłownie nie ma już w tym momencie co robić. Leci pierwszy Zonguś. Więc oczywiście skill poleci, czemuż by nie, bo jak mówiłem, no skilla już możemy używać non-topper, bo Sauda już nie jest jednostką, która głównie nas broni. To już nie jest taka jednostka, która faktycznie mówi nam, hej, wygramy tą gierkę, bo mamy Saudę. No nie, w tym momencie już nie. Sauda w tym momencie już bardziej nas tylko będzie asekoruje, tam ono się skilli. Raz na jakiś czas będziemy ją używali, ono się skilla i to jest wszystko. Bo to już nie jest najsilniejsza jednostka. Najsilniejszą jednostkę właśnie budujemy i tak dobrze mnie słyszycie. Najsilniejszą jednostką w tej całej strategii ma być Ice Monkey. To jest nasza ukryta broń, która będzie pokonywała wszystko. I w tym momencie mamy już przekozaka. To jest przekozak, dosłownie i w przenośni. Ta jednostka w tym momencie jest najsilniejszą jednostką w całej grze u mnie. W całej mojej taktyce. Następnie stawiamy super małpkę. Ona gdzieś była w tym miejscu, mi się wydaje. Naprawdę, nie mam tego pojęcia już. Teraz troszkę szczelam. Powiedzmy, że była ona w tym miejscu. I stawiamy ją tak samo jak tam, czyli pod tą samą dokładnie ścieżkę. Teraz zbudujemy ultrawizję, żeby widziała więcej. Może była u góry? A może była u góry jednak. Może była jednak tutaj u góry, ale to chyba nie ma znaczenia. Tak. Mam nadzieję, tak naprawdę. Mam nadzieję, że to nie miało znaczenia, gdzie to postawię. Ale zobaczcie. W tym momencie... To już jest kozak. To już jest kozak. Dosłownie. Nie ma przebijania przez ściany. A dobra, przebijanie przez ściany dawało punkty knowledge. My nie mamy punktów knowledge tutaj, więc nie ma przebijania przez ściany. Dobra, to ma sens. To ma oczywiście sens. Więc zobaczymy dalej. Czy przejdziemy tą rundę, czy przejdziemy całość tak jak komputer to przeszedł, bo to mnie mega ciekawi. Czy jestem w stanie powtórzyć w 100% taktykę komputera? Powtórzę. To wykonał komputer na sztucznej inteligencji, więc to musi działać. W teorii, prawda? Ale pamiętajcie, że tutaj znaczenie ma każdy milimetr postawiony, czyli tam, gdzie postawię daną jednostkę, jeśli pomylę się, postawię leciutko w innym miejscu, to razu wynik komputera może być całkowicie inny. On może sobie z tym wtedy już nie poradzić. Ale no na razie wydaje się, że taktyka jest w miarę taka sama, chociaż widzę, że tutaj niestety nasz Necrus troszeczkę nie łapie punktów damage'a. I to jest troszkę problem, bo akurat on musi te punkty łapać dosyć dużo, żeby móc się jakkolwiek bronić. Zobaczymy. Czy co było dalej? I to jest dobre pytanie. Co było dalej? Ja nie pamiętam, co było dalej jeszcze tutaj budowane. Czy tylko już on był postawiony, czy jeszcze coś innego tutaj było? Nie pamiętam. Szczerze, nie pamiętam, czy coś tutaj jeszcze było. I też mówię, nie jestem do końca pewny, czy na pewno Necrus był 025, a nie 205. Tego nie pamiętam całkowicie już, jak on był zbudowany. I mam nadzieję, że przez to nie przegram, przez to, że zbuduję go troszeczkę w inny sposób, niż gra sama nam zaproponowała. Gra nam wymyśliła, zaprojektowała daną taktykę. I żebym się nie rypnął. Tutaj też, jakbym postawił go leciutko w bok bardziej, gdzieś tutaj w tym miejscu, to sięgałby on jeszcze tutaj BFB, na pewno by klepał, a na pewno Zongi by on klepał. Więc dobra, uwaga! Pierwsze DDT. Pytanie jest tego typu. Czy ja pokonam DDT tutaj, na Ice Monkey? Ale zobaczcie, ja biję Kamo. Ja biję Kamo, faktycznie. Serio, naprawdę, nie byłem świadom tego, że Ice Małpka jest w stanie bić kamuflaż. Sama z siebie, po prostu. Sama z siebie. Pod upgrade'em 2.05. Wiem, teraz mi pewnie napiszecie save, ale przecież ci pisaliśmy o tym. Pisaliśmy ci o tym, że tak właśnie to działa. Okej. Ale jakoś tego nie mogłem zakumać. Nie zrozumiałem tego, że ona jest w stanie to robić. I naprawdę to bardzo fajnie sobie radzi. To sobie naprawdę bardzo fajnie radzi. I jest to strasznie silne. Zobaczcie. Ta jednostka w tym momencie... Chyba już staje się najsilniejszą, no już prawie. Ale tak, na końcu to będzie najsilniejsza jednostka. Ice Małpka.
Ace Małpka najsilniejszy, bo nas go w całej grze tutaj, w mojej taktyce. Gdy mamy Nekrusa, naprawdę drugiego, mamy Ice, mamy Super Małpki, też bardzo silne, a to jednak Ice Małpka nas będzie tutaj kierowała później i wygrywała ze wszystkim. Zobaczymy zresztą, czy uda mi się to osiągnąć właśnie, tak jak powiedziałem, żeby tak to właśnie wyglądało. Zaraz się przekonamy. Jedynie co, zastanawiam się, jaka była taktyka na... No właśnie, na pokonanie Moaba. Coś kojarzę, że był jeszcze Ice tam postawiony, ale za nic nie pamiętam, na co on był zbudowany. Za nic nie pamiętam, na co był on zbudowany. Coś jeszcze tutaj było postawionego, jeszcze jakaś jedna jednostka była postawiona w grze. Troszkę się boję, że właśnie przez to przegram, że nie będę w stanie klepnąć właśnie tego bada, ale wiecie, to już będzie tylko i wyłącznie jedna jednostka, której mi brakuje w mojej taktyce, żeby to wygrać, żeby to pokonać. Więc tutaj liczę na to, że jednak uda mi się tutaj cokolwiek zrobić i jakoś sobie z tym oczywiście poradzimy. Więc tutaj mam nadzieję, że wszystko wyjdzie nam poprawnie, ale to wiecie, wszystko się okaże. Budujemy Sun Avatar. No w tym momencie już mamy naprawdę silną taktykę, silną obronę będziemy mieli. Więc liczę, że te dwie jednostki nam wystarczą do obrony. I no spróbujmy z tym samolotem. Która jednostka mogłaby być pod bada? Chyba górna, prawda? Ale ja go nie zbuduję przecież na maksa. Nie zbuduję jej na maksa. Bo nie jestem w stanie tego zbudować w pełni. No ale spróbujmy przynajmniej. Przynajmniej spróbujmy. Jak mówiłem, była to chyba górna ścieżka, bo tylko ona według mnie ma sens tutaj. I w tą stronę pójdziemy. Ale troszeczkę mam wątpliwość, czy to była ta jednostka. Mogła nie być. Mogła to nie być ta jednostka. Temu też teraz troszeczkę kombinuję i akurat te jednostki stawiam na pałę całkowicie, bo nie wiem. Więc postawimy te jednostki, które mnie się wydaje, że powinny mi pomóc. No bo to są dobre jednostki. I dołóżmy do tego kolejną super małpkę i zostawimy tą taktykę w tej postaci. Zbudujemy teraz super małpkę maksymalnie, jak jesteśmy w stanie. I trzy super małpki będą. Ej, serio, naprawdę nie pamiętam końcówki, to jest straszne. Bo wydawało mi się, że kojarzę całość, wydawało mi się, że kończymy na super małpce, że jeszcze wszedł niby samolot, ale ten samolot de facto nie był dobity do końca. A jednak chyba był dobity do końca, tylko nie wiem czym. Nie wiem, w którą ścieżkę poszła gra. Czy w górną, czy w dolną, czy środkową, może bombką tutaj wygrali to? Nie pamiętam, szczerze nie pamiętam, ale liczę na to, że sobie z tym poradzimy, że jakoś mi gra wybaczy tą malutką zwierzkę tutaj, jeżeli tak, czy jak sobie z tym poradzimy. Zobaczymy zresztą za momencik, no bo się wszystko za chwilkę wyjaśni. Runda 97 jest dosyć, 98 jest dosyć mocna, bo tam leci bardzo dużo moabów, ale powinniśmy się tutaj wybronić. 99 też powinna być w miarę spoko, bo tam będzie leciał nam oczywiście opancerzony DDT, ale tutaj powinna nam Ice Małpka spokojnie z tym pomóc. A dalej, no to zobaczymy jeszcze. A z kolejnymi rundami to już zobaczymy, co tam takiego będziemy mieli, bo... No zobaczymy. Zobaczymy, cóż to będzie. Na razie jest w porządku. Uwaga, lecą teraz tutaj takie silne jednostki. Mamy to, dobra. I teraz zostaje nam już tylko i wyłącznie pokonanie bada. Tylko i wyłącznie pokonanie bada. I teraz pytanie, czy sobie z tym poradzimy. Czy jesteśmy w stanie pokonać tego bada? To jest to. To jest ta runda, która wszystko wyjaśni. Ice Małpka w tym momencie już nam nic nie robi. Ona nam nic nie pomaga. Więc to już nie jest żadna pomoc. Zbuduję tutaj Dark Knighta, żeby tego i wyłącznie było coś do bicia. I postawię tak na szybkości jeszcze jeden samolot. Ja mówię, żeby tylko i wyłącznie był tak naprawdę. Bo to nam już dużo nie pomaga w całej taktyce. I uwaga! Chwila prawdy! Czy to sobie poradzi? Czy to sobie z tym wszystkim poradzi? Co tutaj zbudowaliśmy? Uwaga, on się rozbija. Oj, chyba nie. Oj, chyba nie. Widzicie, on nie bije. On nic nie bije. I to jest problem, bo nie mamy samolotów. Nie mamy sterowców żadnych. I to jest problem. Okej, skill, niech poleci jeszcze ten. No i dawajcie. Teraz chwila prawdy. To jest chwila prawdy, czy jesteśmy w stanie to pokonać. Czyż mnie? Zapomniałem końcówki, to jest problem. Widzicie? Komputer to coś wymyślił, jakąś taktykę sobie wybrał, ale ja tego nie jestem w stanie powtórzyć. Ale taktyka i tak ci wydaje mi się naprawdę ciekawa. A wy co sądzicie odnośnie tej taktyki komputera?
Czy komputer jest w stanie przejść wyższe mapy? Czy chcielibyście, żebym przeszedł taktyki komputera na wyższe mapy z poziomu Advanced? Czy w ogóle są takie taktyki, że komputer dał sobie radę przejść? To jest dobre pytanie. Czy w ogóle komputer jest w stanie wymyślić taktykę na mapki z poziomu Advanced? Czy Expert? No nie wiem, nie mam żadnego pojęcia. Zobaczymy. To wszystko zależy od Was, czy chcielibyście, żebym to przetestował. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. Pamiętajcie o komentowaniu, lajkowaniu i widzimy się w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Na razie. Hej, hej, pa. Tym razem oby systematycznie.